Cześć, ja się nazywam Dawid Mikoś i dzisiaj wybieramy się na wycieczkę do Baalbek. Jest to miejscowość na wschodzie Libanu, słynąca ze starożytnych ruin. Ale zanim tam dotrę, robimy sobie tutaj mały tour po miejscowościach, które są po drodze. I pierwsza to malutka miejscowość, malutka wioska libańska, która położona jest tuż przy samych górach. A Baalbek to jest jedna z moich ulubionych miejscowości w całym morzu, tak naprawdę w całym arabskim świecie. Po drodze jeszcze zobaczymy dwie rzeczy. Najpierw pójdziemy do kościoła Notre Dame, a potem pójdziemy zobaczyć, jak pieką tradycyjne libańskie pieczywo. Zobaczymy, jak to wygląda miejsce w środku, ale wydaje mi się, że teraz trwa tam msza. Jedna rzecz tutaj wymaga wyjaśnienia, bo pewnie dużo osób myśli, że Liban to kraj muzułmański, ale tak naprawdę wcale tak nie jest. Jest on w połowie chrześcijański, w połowie muzułmański i dlatego ta duża liczba kościołów tutaj nie powinna nikogo dziwić. Dowiedziałem się tutaj zresztą, że bardzo ceniony jest tutaj Jan Paweł II, który zresztą pielgrzymował do Libanu. To jest like what? 30 km, 40 km from Beirut? 35. And where are we going now? We're going to see the second church in our village. What's the second church? Saint George. It's Greek Orthodox. Mm-hmm. In 1995, they wanted to excavate the area and make it like clean as it is now. So they discovered inside this place two dead bodies. Oh my. One of them was still intact with the flesh and the beard. And soon they discovered him. Miracles started to happen in the village. We do processions in the village. One for Virgin Mary on the 14th of August and the second for him. They discovered his name later. His name is Antonius Wekel Saliba. He's Greek Orthodox. He used to cross the mountain. The water would stop. Also, when he was at home, he was a married priest. When he was at home, the rays of the sun that goes inside in the room, he would use them as a place to put his close to dry. Let's see him. What's his name again? Antonius Saliba. You can see him. And he's buried here? He's not buried, he's just here. He was not here, they put him here. Oh. So is it really him? Yeah, it's him. Seriously? Yeah, seriously. You can see the flesh, you can see the beard, even the... Yeah. Teraz jeszcze wchodzimy do piekarni. Prowadzi ją młody piekarz, 20-kilkuletni, któremu urodziło się właśnie trojaczki. Idziemy zobaczyć, jak powstają wypieki libańskie. Tradycyjne, pyszne, świeże jedzenie. What is this place? Kaf Doksara, Shat Doksara. Ooh, sounds exclusive. To jest winiarnia, jest to winnica. Są tutaj produkowane i leżakowane wina, najlepsze wina w Libanie. Do you drink wine? I'm not a fan of alcohol, but I would try to. Why not? I hate alcohol. Really? Yeah. Do you know this winery? No, it's my first time. Really? But he knows the brand. He knows. But you know the brand. Yes, of course. Hide it.
and the winery was before a monastery. Okay. It was a monastery. Yeah, founded in 1857 by the Jesuit priests, and they used to produce the wine to drink it with food and during their mass. Yeah. In 1898, they discovered this place by chance and by coincidence. Okay. A small fox always steals their chickens. Oh. And comes here to eat it. By following this fox, they discovered tunnels underground. And what did they do with the priest? Look, during the World War I, okay, they used it for hiding. And 300 Lebanese men hid in here. But they worked for 4 years to dig it, to extend it. Yeah. It was for more space. Oh. Okay. Later on, the monks use it for wine storing. They increase their wine production and they start to store it in here and to sell it. But the Pope ordered them in 1973 to sell the winery. To stop the business and to move to another monastery. That's why Chateau Ksara is now a private Lebanese company. Today, Ksara is the number one in production. We produce four white, four rosé, seven red, one sweet, and arak. It's a 3 million bottles. We export 40% to 35 countries. Go ahead. To jest winiarnia, winnica Ksara, najpopularniejsza winnica w całym Libanie. Przeszliśmy się na małą wycieczkę, gdzie są leżakowane wina. Niektóre z nich leżą tam tak długo lat, że pokryte są już nawet grzybami, a potem kupiliśmy małą buteleczkę na pożegnanie, na pamiątkę w sklepie, który tutaj działa. Najważniejsze miejsce pewnie w całym zresztą kraju. Miejscowość Baalbek, która słynie ze starożytnych ruin. Baalbek to jest siedziba Hezbollahu, czyli partii wspieranej przez Iran, którą Stany Zjednoczone i wiele krajów innych uważa za organizację terrorystyczną. Ale tutaj zaraz zobaczycie coś fajnego. Próbuję kupić koszulkę właśnie Hezbollahu. So this is the one I tried? Yeah. 2X. This is the bigger size. Okay, so this is XLR. Okay, yeah. This is 2X. Try the 2X because maybe Al Ghasib it zimm check. القطن بيضب بس ما بيعمل. Can you give me the plastic bag as well? They discover in Ur in Iraq the first backgammon, the oldest backgammon in the world. It back to the age 3000 years before Jesus Christ. After that, the Roman will develop this game and at Egypt, at the years of Pharaoh, we was the first one. My grandfather was working this traditional handmade, all right? And I learned it from my father and I love it so much. So, I protect my work in mixing between handmade and between development in laser machine and to mix this backgammon between oriental backgammon and the new generation of this game. I present this backgammon for ninety public figure till now. How much is it? If I wanted to have one, a set, it will like customized. Start for $490.
do dzisiaj pozostaje tajemnicą, jak te wielkie bloki kamienne zostały tutaj transportowane, ponieważ są one naprawdę duże i one są tak naprawdę w całości. To nie są jakieś sklejki, to nie są połączenia kamieni, to wszystko tak naprawdę jest jedna całość. Niektórzy mówią nawet, że to wszystko sprawka UFO. We have a Baalbek festival each year. People sit here, they build a stadium for people to sit. And here is the stage. And with this Bacchus temple behind. Yeah, and it's actually good. $86 per night. Najstarszy hotel w Baalbek, przeżył wszystkie wojny, rewolucje, nigdy się nie zamknął. Przebywali tutaj królowie, monarchowie i szachowie. To miejsce ciągle dzisiaj przyjmuje ludzi, ciągle jest otwarte i mieści się tuż przy ruinach w Baalbek. A sama historia sięga 150 lat, czyli jest to bardzo stary, historyczny, osmański. Heating. Tak naprawdę spacerujemy sobie po całym hotelu Palmira, który jest wspaniały. Ten wcześniejszy pokój to był ten pokój, w którym zatrzymywał się Charles de Gaulle. Tutaj widać całe ruiny rzymskie. Wycieczka na wschód Libanu, między innymi po wioskach libańskich, winiarni libańskiej i w końcu w mieście Baalbek, w którym znajdują się piękne, najpiękniejsze może nawet na całym świecie ruiny rzymskie. Jeżeli spodobał Wam się film, dajcie lajka, poszerujcie i zapraszam Was na kolejne przygody z podróży po świecie.